teraz do tej jakby polityki Proszę wewnętrznej, bardzo. Dlatego że tu padło słowo, że Polacy są testowani na okoliczność pewnych rozwiązań. Ja bym powiedział wręcz, że są tresowani od lat i ostatnio widzieliśmy taki nowy w sumie rozdział tresury Polaków, dobrze znanej od też lat, bo chodzi mi o urabianie mitu Polin, czyli tego tysiącletniego wspólnego dzielenia naszej ojczyzny razem z jeszcze jednym narodem. I tutaj mamy wydarzenia w Kaliszu, na które rząd zareagował natychmiast i tak w sposób wręcz alergiczny. Tam wiemy, że grupa Polaków spaliła statut kaliski, będący takim symbolem nadania pierwszych praw Żydom zamieszkującym Polskę. No i się zaczęło. Zaczęło się w ten sposób, że mamy dla trójki ludzi, których myślę, że możemy spokojnie wymienić z imienia i nazwiska. Nie ma co mówić jakimiś tam kropkami. To nie jest żaden Piotr R. ani Wojciech Hotest. Proszę Państwa, Piotr Rybak, Wojciech Olszański, Marcin Osadowski. To są ludzie, których dobrze znamy i znam ich na tyle dobrze, że myślę, że nie pogniewają się, że nie będą skracani do tych kropek przy nazwisku jak jacyś kryminaliści. Mamy ich aresztowanych, zatrzymanych i w 3-miesięcznym areszcie, na razie takim prewencyjnym, jeszcze bez wyroku, ale przed nimi proces, grozi im do 5 lat więzienia. Jest nagonka w mediach, jest cała seria pogróżek z Izraela i wskazań, co rząd polski powinien i czego nie dopełnił i jak się mamy zachować. Jest wielkie ubolewanie polityków wszelkiej maści z prawa, z lewa na Twitterach, Facebookach i w różnych mediach. Są kontrmarsze, wreszcie wielki marsz przeszedł przez Kalisz. No krótko mówiąc właśnie, to wszystko składa się na taki obraz, że mam wrażenie, że ta wieloletnia tresura właśnie Polaków na okoliczność Polin przyniosła chyba skutek. Szanowni Państwo, szanowny Panie redaktorze, potwierdzam, udzieliłem poręczenia osobistego wymienionym aresztowanym. Udzieliłem tego poręczenia, zanim jeszcze sąd podjął taką decyzję, żeby ich w miejscu ciągle nieznanym, do wczoraj w każdym razie nieznanym jeszcze adwokatowi, obrońcy, co jest świadectwem realizowania przez służby, organa, wymiar sprawiedliwości zapotrzebowania politycznego w tej sprawie. Udzieliłem tego poręczenia, a to znaczy napisałem do sądu, że jestem przekonany, że zapewniam, poręczam, iż wymienieni stawią się na każde wezwanie sądu, prokuratury, policji i nie będą utrudniać postępowań w swoich sprawach. I tyle. I tyle. Napisałem o tym publicznie. Napisałem o tym w mediach społecznościowych. Ani mi brat, ani swat, jeden, drugi, trzeci aresztowany, ale takie postępowanie wobec nich uważam za otwarcie nowej fazy realizowania większego projektu. Projektu, tak jest, zgadzam się, tresury, dyscyplinowania Polaków. Jak sądzę, nie bez związku z pewnymi innymi faktami, które zaszły w ostatnich latach i w ostatnich tygodniach. Pierwszy fakt, rok 2019, czy może końcówka 18 jeszcze, konferencja w Wiedniu i ogłoszenie dokumentu o tytule, który można przetłumaczyć koniec antysemityzmu albo też wezwanie skończyć z antysemityzmem. I to jest dokument, którego lekturę polecam każdemu, kto interesuje się życiem publicznym, politycznym. Ja zresztą o tym dokumencie mówiłem, wysyłałem zapytania w tej sprawie do polskich władz. To jest, szanowni państwo, ni mniej, ni więcej dyrektywa. Dyrektywa dla rządów,
dla samorządów, dla organizacji, dla pracodawców, dyrektywa dla nas wszystkich, sformułowana nie w trybie, powiedzmy, eseistyczno, publicystyczno, niezobowiązującej dywagacji, tylko to jest dyrektywa polityczna. Antysemityzm ma zostać wypleniony w organizacjach państwowych, finansowych, w życiu kulturalnym, naukowym, w mediach i gdzie tylko jeszcze ze świecą tego antysemityzmu szukać. A co to jest antysemityzm? A, no właśnie, nikt dokładnie nie wie, czy antysemityzm zachodzi wtedy, kiedy ktoś nie lubi Żydów, czy może automatycznie wtedy, kiedy kogoś nie lubią Żydzi. I ten dylemat jest przez organizacje żydowskie rozstrzygany poprzez podsuwanie tak zwanej roboczej definicji antysemityzmu. No i z tym także Państwo powinniście się zapoznać, bo oto w ostatnich tygodniach niejako pokątnie dowiadujemy się, że ta tak zwana robocza definicja antysemityzmu została uznana przez władze Rzeczypospolitej, reprezentowane w osobie pana ministra, premiera, wicepremiera Glińskiego, październik 2021 roku, już mamy tę roboczą definicję antysemityzmu na karku. I wprawdzie tam są takie zastrzeżenia, że no tak niby każdy rozumie, że to nie ma mocy prawnej, że to jest pozakodeksowe, że to jest właśnie nic innego jak eseistyka. No tak, ale jednak rządy kolejnych państw uznają tę roboczą definicję antysemityzmu. No i ja tak okrężną drogą wracam do przypadku Kaliskiego i stwierdzam, sądzę, że to jest program pilotażowy realizacji projektu zdefiniowanego w tym dokumencie. Tutaj sięgam tak po to urządzenie, żeby może znaleźć to od razu, żeby także i widzom polecić koniec antysemityzmu. Tak, instrukcja skończyć z antysemityzmem. Możecie Państwo to sobie wygooglać. End to antisemitism. Kto może, niech się z tym zapozna w języku angielskim, a kto nie może, niech czeka na publikację. Mam nadzieję, że ona będzie w języku polskim. Ja w swoim czasie załączałem ten tekst do jednej z moich interpelacji. Muszę sprawdzić, czy to jest dostępne w internecie, no bo rzecz się zaktualizowała. Jakie to są instrukcje? Jakie to są dyrektywy? No to są takie dyrektywy, że rządy wszystkich państw mają przeznaczać procent PKB na walkę z antysemityzmem, że wszystkie organizacje, a więc pewnie też i fundacja, którą szanowna redakcja prowadzi, mają w swoim budżecie znaleźć stałe środki, mają wydatkować na walkę z antysemityzmem. No i teraz jeszcze wracając do tej sprawy Kaliskiej, tu jest wielopiętrowa manipulacja, bo historycznie ten słynny statut Kaliski, no jest fałszywką. Jest fałszywką. Taki historyk bardzo imponujący w swoim dorobku, Romuald Hube, jeszcze w XIX wieku temu poświęcił studium osobne, no i wywiódł to, że pożar Poznania posłużył za dobry pretekst, żeby Żydzi w kolejnym pokoleniu napisali całą listę swoich pobożnych życzeń, czego by sobie życzyli, żeby móc w sposób nieskrępowany i nie narażając się na jakieś szykany, żeby móc wchodzić gojom na głowę. I te pobożne życzenia ubrali w formę tego statutu Kaliskiego, co to się niby spalił w tym poznańskim pożarze i przedstawili to do podżyrowania kolejnym monarchom. Ale abstrahując od samej tej historii, bo mam wrażenie, że to w sumie nie ma znaczenia, czy to jest fałszywka, czy nie. Spłonęła książka w Kaliskiej.
Kaliszu. Ma to... I teraz trojgu tak. ludzi grozi tak. do 5 lat więzienia. Tak. A że to nie są żarty, to już wiemy z przypadku wrocławskiego, gdzie spłonęła kukła, która wskazywała na jakiegoś tam konkretnego Żyda, George'a Sorosza w tym przypadku. I pierwszy wyrok w sądzie właśnie pierwszej instancji zapadł 10 miesięcy więzienia za spalenie kukły. Dlatego też sądzę, że fakty ani historyczne, ani legalność tego procedowania, ani realia, co właściwie w Kaliszu się zdarzyło, a co się nie zdarzyło, co kto powiedział, kto właściwie organizował, a kto tylko uczestniczył i jakie słowa z czyich ust padły, że ustalanie faktów, prawdy materialnej, że może nie mieć żadnego znaczenia w tej sprawie. Bo ja sądzę, że ruszył większy buldożer, który ma zaorać z góry wszelkie pierwiastki swobodnej dyskusji. To pan poseł pozwoli, że ja na moment naprawdę przerwę dyskusję o Kaliszu, pozwolę sobie podnieść poprzeczkę, bo Kalisz można różnie oceniać, różni tam ludzie byli, różne hasła padały, można stwierdzić, że no to jest pewna kontrowersja i pewna skrajność, ale... A propos właśnie tej podniesionej poprzeczki. Wiadomość z dzisiaj. Oto nasza konkurencyjna, ale jednak zaprzyjaźniona telewizja w Realu 24 otrzymuje 2 tygodnie bana takiego prewencyjnego i cenzorskiego za, uwaga, wywiad z Wojciechem Sumlińskim. Państwo znacie Wojciecha Sumlińskiego nie tylko jako dziennikarza śledczego, ale autora filmu Powrót do Jedwabnego. Ten film został po kilku dniach od emisji usunięty ze wszystkich mediów społecznościowych, a teraz okazuje się, że nie tylko film już, który odnosi się do pewnej prawdy historycznej, bardzo niewygodnej w III RP, ale nawet sam autor jest blokowany, bo oto telewizja w Realu 24 dostaje bana tak. za wywiad z Wojciechem Sumlińskim. Więc moja poprzeczka brzmi w sposób no może właśnie nawet radykalny, ale zapytam wprost. Czy to oznacza, że jesteśmy w tym momencie pod żydowską okupacją? Bo jak pisał Wolter, jeśli chcesz sprawdzić, kto tobą rządzi, to zobacz, powiedz, kogo nie można krytykować. O kim nie wolno źle mówić, pisać. A tu już nie mamy żadnych haseł, to właśnie nie mamy żadnego płonącego elementu. Ale ja chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, że ja ani tu wypowiadając się, ani też przesyłając na ręce obrońcy formalne poręczenie. Ja nie występuję w roli czyjegokolwiek adwokata. Ja tylko stwierdzam, że zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci pozbawienia wolności na kwartał, w tym Boże Narodzenie i Nowy Rok, to jest z całą pewnością nieadekwatne i niewspółmierne. Ale zważywszy, może to jest przestroga. Ale no właśnie. Chodzi o przykład grozy. Chodzi o przykład grozy. I oczywiście znam te głosy, znam te szkoły jazdy, że trzeba tutaj zepchnąć panów z Kalisza z pirogi, bo inaczej, prawda, na nas spadnie odium, na nas rozsądnych, tak, polityków, publicystów. Ja tę logikę odrzucam, dlatego że ja tutaj przyjmuję logikę... zwykłej solidarności z więźniami, wcześniej z ludźmi, którym grożono więzieniem. Ja mam skromne, ale takie osobiste doświadczenie życiowe i w związku z tym też z wielkim smutkiem, rozczarowaniem przyjmowałem ten festiwal szyderstw, który na moment rozpętał się w mediach społecznościowych, komentowanie prostackie fotografii, których zrobienie policja umożliwiła fotografii jednego z aresztowanych w stroju odbiegającym od form, powiedzmy, męskiej elegancji. No ja bo wiem, tak się aresztuje kryminalistów ja nad wiem, ranem, w piżamie, ja wiem, w klapkach. Ale właśnie kto tego nie przeżył, ten szydzi, prawda? Ten jest do tego zdolny. Ja wiem od adwokata,
że znany państwu właśnie z charakterystycznej sylwetki pan Wojciech Olszański został w ten sposób upokorzony i nie wątpię, że celowo wyszydzony, dlatego że jego zwykły, charakterystyczny ubiór został mu odebrany, jak słyszę, i zabezpieczony na potrzeby śledztwa. Być może, żeby sprawdzać, czy nie ma w jego mundurze jakichś emblematów, które by podpadały pod właśnie antysemickie paragrafy. I konkluduję ten wątek. Wyraziłem również publicznie w tej sytuacji, dowiadując się od adwokata, że czyni się mu trudności z uzyskaniem informacji o miejscu, do którego zostali przewiezieni po podjęciu decyzji o nałożeniu aresztu przez sąd. Ja wyrażam niepokój o zdrowie i życie aresztowanych, bo skoro to wszystko jest pokazucha, skoro to ma być przykład grozy, no to może nawet nie sam pan minister bezpieki Kamiński, który się tam od razu na Twitterze odgrażał, groził konsekwencjami, prawda? Może nie pan marszałek Sejmu Zgorzelski, który odsyłał do psychiatryka zatrzymanych, ale może jacyś inni operatorzy chcą się włączyć w te akcje i może na przykład któryś z trójki aresztowanych ma się w ciągu najbliższych 3 miesięcy gorzej poczuć w więzieniu. I ja przed tym przestrzegam. Kto nie znalazł się w takich okolicznościach, ten nie rozumie, że wkroczyliśmy w strefę, w której wszystko może się przydarzyć. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki aspekt społeczny jeszcze tej sytuacji. To już ostatnie pytanie ode mnie w tym programie, bowiem widzę po prostu oceny internautów, jeśli chodzi o aresztowanie tych trojga ludzi. I ludzie piszą właśnie tak, że no to jest pewne ekstremum, to jest pewna krańcowość i w sumie tam, no nie wiem, nie przepadają za Piotrem Rybakiem, Wojciechem Olszańskim, więc pal to licho, doigrali się. Ale ci panowie wyznaczali pewną granicę. I teraz, jeśli zostali zatrzymani i być może jeszcze nie wiemy, jaka kara ich za to spotka, to ta granica zostanie przesunięta bliżej w kierunku normalnych ludzi. W drugiej kolejności na przykład zatrzymany może być Jacek Międlar czy Robert Bąkiewicz. Jeśli ich się pozbędziemy, to następny może być Wojciech Sumliński czy poseł Grzegorz Braun. Szanowni Państwo, jeszcze raz, ja się upominam o stosowanie adekwatnych środków i poszanowanie prawa. Ja odrzucam prawo kaduka, jakim jest mgławicowa, robocza definicja antysemityzmu. I tak, sądzę, że o to właśnie chodzi, żeby nikt nie śmiał wypowiadać się na tematy trudne i niebezpieczne, o ile nie jest koncesjonowany przez autorów dyrektywy skończyć z antysemityzmem i przez suflerów roboczej definicji antysemityzmu. Ja myślę, że chodzi o ten efekt. No bo czyż szanowni Państwo, nie jest oczywiste, że teraz się już naprawdę nie jeden dobrze zastanowi i zawaha, czy w ogóle wchodzić na grunt rozważań historycznych, choćby one dotyczyły XIII-wiecznych dokumentów czy XIV-wiecznych apokryfów i późniejszych meandrów stosunków polsko-żydowskich, czy w ogóle się tym zajmować, skoro można się znaleźć bez butów w areszcie na 3 miesiące, prawda? I obawiam się, że o ten efekt chodzi. I ja przeciwko temu występuję i na moją skromną skalę będę się zatem dziś jeszcze upominam się o bezpieczeństwo, zdrowie i życie
aresztowanych i upominam się o wolność debaty publicznej. Jeżeli doszło do przestępstwa, jeżeli się go ktoś dopatrzył, to niechaj prokurator je wykaże. Ja nie sądzę, żeby którykolwiek z aresztowanych chciał wyemigrować na Madagaskar czy na Księżyc, w związku z tym ich odpowiadanie z wolnej stopy i gwarancja, że nie zmienią miejsca pobytu, to chyba bardzo łatwo takiej gwarancji udzielić. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby w tym przypadku nie stało się nic złego, nic gorszego, a co do nas wszystkich, co do polskiego życia publicznego, chciałbym, żebyśmy stali na gruncie cywilizowanego prawa, żebyśmy kierowali się normami kodeksowymi, a nie prawem uznaniowym, podpowiadanym właśnie w duchu dyrektywy skończyć z antysemityzmem. Polecam lekturę tego dokumentu. Koniecznie Państwo go wyszukajcie.